Talanore. Hej, z tej strony Nauril. I w tym odcinku spróbuję zademonstrować wam, jak się powinno grać Zeratulem. Zeratulem, który jest zabójcą bliskiego kontaktu. Co ja pierdolę. Ogólnie Mil Assassin, czyli jak to powiedzieć, zabójcą używającym broni białych, atakującym w zwarciu. Wybrałem go właśnie, mam nadzieję, że moi pozostali tutaj partnerzy, którzy będą ze mną grali na nowej mapie Battlefield of Eternity, która niedawno ujrzała światło dzienne, wybiorą też w porządku postacie. No i że czekająca nas potyczka będzie jak najbardziej udana. Zastosujemy znany dosyć build, najbardziej popularny w tej chwili oczywiście na stronie Heroes Fire i użytkownika Hotslocks, build, który się nazywa Focus Attack, czyli skoncentrowany atak. Build, który przede wszystkim bazuje na basic ataku Zeratula, czyli na jego podstawowym ataku, i będziemy go systematycznie w czasie rozgrywki wzmacniać różnymi właśnie przez wybór odpowiednich talentów, choć oczywiście jest tam pole do pewnych manewrów. Ja nie będę się trzymał stricte tego buildu z tej słabej strony, z buildami do Lola i do Hotsów, tylko też trochę wprowadzę swoich modyfikacji, żeby jeszcze zmaksymalizować obrażenia, jakie zadaje Zeratul. Ale to za chwilę poznacie szczegóły. Okej, okay, mamy Wootera, bardzo fajnie. Teraz to jest healer na topie. Ja jeszcze też postaram się nagrać niedługo mojego druida Malfuriona, ponieważ naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się nim teraz leczy. No ale w tej chwili skupmy się na naszym zabójcy, który jest bardzo fajną postacią, bardzo fajnym bohaterem, bo ukrywa się w cieniu, czyli tak narzuca na siebie cloak, niewidzialność. I przede wszystkim właśnie atakuje z zaskoczenia przeciwników, czy wykańcza przeciwników, jeżeli przeciwnicy już są, mają bardzo mało życia. Więc zobaczymy, albo gdzieś tam się jak oddzielą od stada, od grupy. Wtedy Zeratul atakuje takiego pojedynczego, pojedynczą ofiarę i przy dobrym użyciu kombinacji skilli raczej przeważnie pojedynek kończy się na naszą korzyść. Zobaczymy. Za chwilę wybór pierwszego talentu, który już od razu będzie miał tutaj do wyboru dwie możliwości, dwie drogi. Jakby już wam powiem wcześniej, że potem wtarczyło czasu, już jesteśmy w grze. I mianowicie możemy wybrać tak. Teraz najczęściej wybierają ludzie Regeneration Master, czyli po zabiciu 6 mobów, za każde 6 mobów zabitych, nasza regeneracja życia wzrasta podczas rozgrywki. Natomiast drugi talent, jaki ludzie wybierają najczęściej w tej chwili, to jest Seasoned Marksman, czyli działa na zasadzie też, że... przepraszam, pomyliłem się. Po zabiciu tutaj właśnie 6 mobów wzrasta nam basic attack o 1. Natomiast w tym pierwszym talencie, kiedy nie chcecie odwiedzać bazy, chcecie sobie zwiększyć regenerację życia, musicie zbierać te zielone orby, które właśnie wam tą regenerację życia przy pomocy tamtego talentu Regeneration Master zwiększają podczas rozgrywki. Ale my wybraliśmy Marksmana i będziemy zabijać moby, kiedy nadarzy się okazja, i tym samym nasza postać będzie coraz miała silniejszy basic attack. To naprawdę jest logiczne, jeżeli chodzi o build, jaki zastosujemy. Dobra, cofajmy się. Na razie, oni mają też stuny. Ja tutaj nic nie zrobi za bardzo, jak tam na górze jest dobra sytuacja. Na dół, chyba na dół się uda. A, poczekajcie, tego jeszcze kupię może. A nie, on się pewnie... Dobra, powiedzieliśmy go. Nie, tego, teraz tego wykończymy, jest okej. Okay. Come on! Ajajajaj, szkoda, że nie miałem
mojej bomby. Zawsze próbujemy atakować Singularity Spike, atakiem Singularity Spike pod W, który narzuca na przeciwnika taką bombę jakby, która spowalnia go i też po jakimś czasie wybucha, zadając mu niezłe obrażenia. Teraz nam zademonstruję. Na przykład na tym. O, jest, on teraz wybuchnie, dostanie jeszcze, ale on regeneruje się. Tutaj zażył w kąpieli w świątyni. W świątynnej wodzie. Jak ja to nazwijmy w taki sposób. Właśnie ja teraz też to zrobiłem, no i ciężko było mi go zabić, bo mu się bardzo szybko się regenerowało. W każdym razie zawsze próbujemy zaczynać od W i później albo Q od razu i doskakujemy, albo zostawiamy sobie blinka na później, na dojście. Tutaj mogę sobie, a nie trafiłem. Tutaj albo zostawiamy sobie tego blinka, żeby ewentualnie dojść przeciwnika, który będzie próbował uciec. Ewentualnie samemu się uratować. Sam blink tam nas też z niewidzialności nie... Nie widzimy niedzielności, więc będę to śmiało używać. No tak. Zapisałem się na czacie. Dobra, dobra, okej, okay, jest okej, okay, mam przewagę teraz delikatną. Tu jest właśnie ta fajna mapa, w której dwa nieśmiertelne bóstwa walczą ze sobą i my pomagamy jednemu z nich wygrać. Temu, który nam sprzyja, żeby potem stanął do walki z nami i zrobił nam przewagę. Okej, okay, to zająć się tym kolesiem, który jak najwięcej robi damage'u. Właśnie, który właśnie za chwilę zginie. O tak, tak, tu poszedł do piachu. Okej. Okay. Dobra. Wykończmy teraz tego wrogiego nieśmiertelnego. Ale to się pojawił, niedobrze. Jeszcze jeden, ja pierdolę. Dobra, ja zaraz zyskuję. Trudno, zginę może, ale... No come on! Okej, okay, ale udało się. Zginąłem, wiem. Wiadomo, nie przeżyłbym i tak, ale przynajmniej... bóstwo będzie walczyć po naszej stronie. Nieśmiertelne. Już się ożywiłem. I... Dzięki temu powinniśmy nadrobić, bo trochę dostajemy w dupę. Słabsze farmienie mamy na początku. Więc dlatego teraz po farmie. Bo na razie tylko basic attack otrzymam z ludzki, więc to nie jest zbyt wiele. Tylko trzeba troszkę tutaj pofarmić. Następny atak, następny talent to jest focus attack, który też oczywiście tutaj dokładnie co 10 sekund nasz podstawowy atak będzie zadawał o wiele większe obrażenia. O, aż poprawię o 100%, 75%. Dobra, ja to... Aha, wykrył mnie, dobra, niedobrze. Nie. Ja powinienem Keldasem się zająć, ale niestety niechcący zostałem wykryty. No i teraz niestety trzeba kłować. Choć on nie miał many, ale tam było blisko już wieżyczka wroga. Ale jest okej, nadrabiamy. Cholera, szkoda, że go nie trafiłem. Ale dostanie i tak. Teraz tego trzeba po jeszcze wykończyć. Fajne leczenie jest okej. Gdzie on? No. Dobra. No come on. Ajajajajaj, nie trafia mi teraz, tu już się wpierdzieliłem niepotrzebnie. Musimy trafiać W. Przeważnie się udaje, choć tutaj akurat dwa razy mi się nie udało, dziwo. Bo to jest bardzo ważne, by tą bombę nałożyć, to spowalnia się ten wróg się spowalnia, łatwiej go potem basic atakami jakby męczyć. No i... Damy coś do bazy, żeby się troszkę odnowić. To za chwilę znów będzie walka nieśmiertelnych. Na razie jest średnio, ale to dopiero początek. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Mamy niezłą ekipę, oni też mają niezłą, ale dlatego jest to dosyć wyrównanie. To jest tank, tanka trzeba olać.
i atakować cele, które robią DPS. Okej, mamy następny talent. Follow through. Tak samo basic attack, co jakiś czas tam bardzo fajny, bardzo mocny się robi. Dokładnie po każdej użytej umiejętności, tu QW lub E, na następny basic attack zadaje o 40% większe, 40% większe obrażenia. Więc kolejny tutaj to 10, chyba nie nam wchodziło, wchodził moc na atak i potem teraz też za każdym użyciem umiejętności. Więc naprawdę fajnie się robi z tymi basic atakami. Teraz zobaczymy. Dobra, trafiłem go. Dobra, do piachu. Trafiłem go z W i dobiłem go. To był tank. Dobiłem go z Q basic atakiem. Na tym to polega. Dobra, tutaj tego chętnie bym pocisnął. Może mi się uda. Dobra, narzuciłem na niego. Wybuchnął, ale troszkę mnie tutaj korzenie zatrzymały. Ale dobił go Arthas. Okej, okay, jest super. Drabiamy. Muszę uważać, bo tutaj ten drugi się jest, maślak. Ooooo. Jeszcze tank się zregenerował. Ale próbujemy go ucisnąć, bo on ucieka, już panikuje, już. Dobra, to niech sobie ucieka. My musimy się zająć naszym tym, no. Kurczak. Wrogim nieśmiertelnym. Trochę niebezpiecznie, bo trochę tu się narobiło. A tu nam jeszcze boss nie ułatwia zadania. Cholera. Nie, musimy się wycofać, musimy się wycofać, nie ma bata. Aja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 j
tankmet jak tutaj sprowokował nas, żeby zaatakować tego Kaltasa. Ale chłopacy byli czujni, no w sumie nic. Akurat przemieszczali się naszego bossa. No, na razie nie jest łatwo, ale za to mamy przewagę znowu w walce, bo walce nieśmiertelny. Widzę tutaj troszkę. A nie, oni mają przewagę, przepraszam. Ich boss jest, ma więcej życia. Dobra, to trzeba się bossem zająć jak najszybciej. Uwaga, uwaga, uwaga. Uciekajcie zawsze, bo boss. Tak jak w World of Warcraft, ci bossowie tak samo tutaj mają kilka. Diablo mają kilka różnych takich tutaj ataków. No i nie będę tak wiedzieć, jak było to. Dobra, ale ładnie. Uniknąłem akurat takie miejsce. No, 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 no. Prawie, prawie, prawie ten boss nie żyje. Co on mnie widzi, ten druid? Czekłaś, patrzcie, jak. No, bez jaj! No nie, no nie. Niestety. Kurde, niestety, tym razem nie udało się. Następny dan oczywiście będzie Void Prison. Ostatnio się zastanawiałem tym drugim, bo ten Void Prison, no, różnie bywa z nim. Czasami przeszkadza, czasami pomaga. Ale wszyscy wybierają Void Prison, czyli uwięzienie wrogów, ale też i swoich w takiej pułapce, w takim jakby w innym wymiarze. Trach atakować. Dobrze, też wala się aktywowała, no reszta nie, reszta kurwa nic nie zrobiła, tylko z tyłu się trzymała. No dobra, bossa, nawet bossa nie rozwalili. Nie, no dobrze. Jak reszta nie rzuci się do walki, jak ja atakuję i wala, to we dwójkę, no nie zrobimy tyle damage'u, żeby kogokolwiek rozwalić. Teraz jak tutaj dojadę, to nie udałoby mi się dobić kilku. Ale myślę, że okej, to było zagrane. Ale może ten heroik nie był potrzebny. Moja umiejętność uwięzienia postaci.
tych rozwalić, bo to są strażnicy, którzy właśnie zostali aktywowani przez wrogów. Wam ucho, czemu nie cierpię much. Moje koty, kurwa, zamiast tutaj ogarniać te muchy, to też dzisiaj śpią. Dobra, zrobiliśmy. Czemu jako na wierzchowca się to on się deaktywuje z klołka? To nie powinno być. Aktywowaliśmy, znaczy troszkę doganiamy naszych przeciwników w doświadczeniu i w levelach. Ale tutaj to jest też masakra. W ogóle mamy dwóch tanków, właśnie teraz zauważyłem. To jest totalną lipą. Nie dziwię się, że brakuje nam DPS-u. Co oni, gdzie oni mnie widzą, czy mi się wydaje? Nie mogę widzieć. Bo mamy Arthasa i Anuba, w ogóle. Dobra, tego spowiem. A kurwa, nie trafiłem, no. Mamy to dobry problem tutaj, ale poszedli z pomocą. Okej. Trzech na jednego to banda łysego, ale... I teraz tutaj mamy... Te ludzie często wybierają na świecie, którzy grają Wormhole, czyli taki blink back, ucieczka z blinka, ale ja wezmę Gian Killer, żeby jeszcze mieć większy damage. Jak ja nie trafiam dzisiaj, ja pierdzielę. IW. Masakra. No co oni robią? Taka komedia. Moby mnie atakują. Ale dobra, zatrzymałem czas i... No, ten to jest pieprzy. No, jaka opcja? Zatrzymałem czas i nasi przyjechali, żeby nam pomóc. Dobrze, bo nie było za fajnie. Dobra, kurczę, no. Mam akurat mikrofon. No ja tu będę jeden sam, a to walczę z nim, no. Może to zajmie, gdzie oni, nie wiem, oni pojechali bronić. What the fuck? Tak. Ja tutaj przyjechałem na końcówkę, się okazało. Dobra. Nie no, muszę się napić, ale kuźwa nie mam gdzie. Muszę do bazy wrócić. Nie no, nie będę wracał do bazy, teraz to jest akcja. Ale ten boss jest twardy, ja pierdolę. W ogóle go nie wchodziliśmy. Masakra. No nawet nie mogę uczyć. No komedia. No nie mam tego. Many nie miałem. Ła, kurwa, źle rzuciłem. Ale nie woli. Fucking shit, no. Bo trudna walka. Do dwóch tanków. Kto bierze dwóch tanków? Tak to jest, tych poziomach. Teraz wybieramy Double Bombs. To jest super talent, który powoduje, że zakładamy podwójną bombę po wrogu. Po dwóch. To jest super rzecz. Ja pierdolę, jaki mam mardy damage. Te jebane muchy mi przeszkadzają. Dobra. Okay.
do tej wali, żeby coś tu podpływować. Ta gra może czasami doprowadzić do frustracji, naprawdę. Więc ludziom o słabych nerwach nie polecam grać. Bo często będzie się nerwować. Ja też się denerwuję czasami. Niepotrzebnie, a potem, no ale co zrobisz? Człowiek chce wygrywać taką naturę. Nie chce przegrywać. Nie chce dostawać w tyłek od nikogo. Ale dobrze. No i co robimy? Okej, okay, bronimy naszego bossa, no dobra. I tak jest! Double kill, motherfuckers! Tak to się robi na takim zachodzie. Dobra, drugi zatrzymany, pięknie. Nie mógł wyleczyć, o to chodzi, to jest o to chodzi, o to fucking chodzi w tej grze. I teraz trzeba pojechać tego jeszcze z kurczybyka. Oż to, dobra i bujamy stąd. No i o to biega i mamy przewagę. I teraz wykańczamy bossa. Bardzo ładny okres, w końcu. Bo już mnie ta rozgrywka bardzo frustrowała w tym momencie. What the fuck, oni bez uderzają, ja się kręcę, myślałem, że już będzie boss. Urobiony. What? Okej. Okay. Dobra, lecę bronić, bo tutaj patrzę, jakaś awaria jest wielka, zajebista. Ajajaj, ale dostał zwierzak. Kurde. Aha, teraz nie powiozą. Ja była kocham. Jaja. Dobra, pojawili się nasi pomocnicy. Nie przeżyje to. Ale dobrze, że nie masz jakiś nowy albo coś takiego. Bo bym po prostu, kurde. A co z tym naszym bossem? Oni czemu nie giną? Nie zdążyli go rozwalić? Jest taki, mamy słaby DPS. Starych ich zostało i ciągle ich boss żyje. Masakra. Coś tam się dzieje, nie wiem co. Tu jeszcze muszę trochę ich powykańczyć, no bo są za blisko. Dobra. Jest ten, okej. Okay. Ależ tu idzie z bandą jako, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ja pierdzielę, nie trafiłem go. Uciekł, dobra. Po jednym strzale. Też. A tam fajnie, poginęli wrogowie. Dobrą robotę zrobili. Ja tutaj pobroniłem trochę. Szkoda, że go nie wykończyłem tego na zebo. Ale cóż. Zdobyliśmy przewagę, o dziwo. Tutaj bierzemy Nexus Blade, czyli znowu Basic Attack, coraz większy damage. Teraz ja się bardzo wzmocniłem przez to, że ciągle tutaj atakuję tych mobków. Teraz pomogę i reszcie. Bo już mam do Basic Attacku plus 30. Teraz naprawdę powinienem dobrze walczyć. Okej, myślę, że dobrze było zagranie, bo moi też przyszli towarzysze. I przez te 5 sekund wystarczyło, żeby dołączyła reszta do mnie. I razem zaatakowaliśmy wrogów i dzięki temu wygraliśmy. Dobra, podwójne założone, nie ma szans, podwójna bomba założona na Kaldasa. Plus flip, plus basic attack. Który jest bardzo teraz mocny i jest ok. Powiem szczerze, że to nie jest moja najlepsza pewnie rozgrywka z Ratulem, jaka mogłaby być. Szczególnie jeżeli chodzi o DPS, ale na wrogach. Ale zwycięstwo.
zrobiłem najwięcej skill damage. No patrzcie, jaki on atak co jakiś czas, 800 na przykład wchodzi mi atak. Właśnie przez to, że użyłem już skilla. No my teraz coś wyjdziemy. Bossem. Tylko pójdź się mu wecznie od razu. Man. Felicia trzeba uważać. Aż taką przewagę zostaliśmy teraz, teraz nie jest, nie grozi. No dobra, uciekamy, okej. Bardzo fajny zespół trafiłem. Dobra się do bazy i trochę się odnowi sobie manę. No. Patrzę, nasi nie odpuszczają. Mógłbym aktywować te... Tam na zebo miesza. Na bank. Zwaruj. Haha, się boi mnie. Ja w ogóle nie byłem zainteresowany, żeby go zaatakować. Teraz się sobie rozorientował. Dobrze, niedobrze, bo tutaj idzie banda na mnie. Ups. Muszę bronić tej naszej bazy też. Niech oni tam robią swoją robotę. Taką mam rolę akurat. Niewdzięczną, sam sobie ją przypisałem trochę. Podobnie. Dobra, spadę nałożone bomby i po kolei. Tak zawsze to budź wycinać bombami, bombami. Dobra. Teraz nasze, teraz jeszcze posika. O. Ua, co tu się dzieje? Okej, okay. A, o, tutaj. Dobra, nasi przyszli. Kurczę. Ewakuować się. Muszę się ewakuować i wyleczyć. A tutaj ciągle ten na zebu, jak tu popchnął topa. Ej, muszę. Muszę bronić. Glory to the firstborn. Zobaczmy, tu mam basic attack dzięki temu. Oh!
Kurde. Nie mogę zabić się z tym. No tak. No ładnie, ładnie, ładnie. What the hell? Ale mam tutaj wszystko tak niezłe. To kubańcy chcieli backdoor zrobić. Backdoor win. Ha. Ale nie udało im się. Choć dobry był try. Dobra, dwie bomby zrzucone. Bum, bum! Spowolniony. I... do widzenia. Okej. A trzeba uważać, kurczę, a my co tak słabo? Nie możemy wykończyć. Mamy bossów, wszystko i przewagę leveli. Okej. Zaraz. Chyba wszystko do baru wróciło. Słucham? Nagrywam, zaraz skończę tą walkę i będzie po nagrywaniu. Nie tam rzeczy kurczę do weru. To jest trzecie. Czemu gadam? Proszę do komputera! Uła. Uła. Kurczę, tutaj się nic nie zdobyta. Dobra. Tutaj chyba będzie po blokach już teraz. Mam nadzieję taką. Chodź, wrogowie żyją. Aha. Jeszcze nie. Ciężka walka. Najwięcej expa, najwięcej seed damage. O, ale słabo hero damage. Ale widzicie co robię. Jakby normalnie z ratunem się większy damage robi. Tak. Jestem typowym zabójcą, ale dzisiaj miałem troszkę obowiązków defensywnych, bo tu nasi wrogowie nas sobie wyczyścili kompletnie. Nasz rdzeń tak zwany jest totalnie otwarty i mogą coś tu próbować działać i znów idą i znów na zebo, tym razem na to na dół przeszedł, będzie aktywował teraz tych. Go, Power Rangers. Bo tutaj właśnie, on aktywuje! Nie daj mu aktywować! Ajajajajaj, sami. Nie, trzeba coś bronić, bo chyba dwie fale są jeszcze bezpieczne. Końce by doszły do naszego core i byśmy mieli problem. Ciągle nasz przewaga się utrzymuje dwóch poziomów. Okej, chcą teraz aktywować strażników. No, bardzo steckamy z nimi, musieli skończyć już dawno, ale nasi jakoś nie mogą tego zrobić. Teraz już będę próbuję z nimi zostać do końca i przychylczę na naszą korzyść. Okej, bronimy, tak? To jest dobra metoda. Trzeba tu bronić, a potem dopiero. O Jezu! Ale on moim wejściu do ataku nie przeżyje. Alright.
my friends. Now it's time for immortal. Ależ teraz bombami go zarzucałem. No i do widzenia. No dobra, już teraz to musimy skończyć do przesady. Widzicie, zawsze grę można wygrać. To jest taki powtórzałem na początku. Że no, myślałem, że będzie po nas. Bo my sobie to wygrywaliśmy na początku mocno. Bo nie mało kto jeszcze pamięta, bo już jest 32 minuta. No, jedna z najdłuższych rozgrywek, jaka mi się trafiła. Ej, oni sobie jakoś odpuścili, chodź na Zebo, dobra, jadę po na Zebo, no. Going again. Nie mogę sobie spokojnie powalczyć z ekipą, tylko... Chodź. O! Jestem sam, kurwa. Ale mnie wykończył. A ten go dobije, okej. It's okej. Zamyśliłem się trochę i... Cholera. Na Zebo. A na Zebo nie jest taki łatwy zabicie dla Zeratula. Już nieraz się przekonałem, że... Stając z nim w szranki, no to ciężko go zabić. Ja nie mam, on ma te utility swoje, heroic utility, że czaruje tego swojego kurwa, nie wiem, to jest jakiś ten golem zbożowy, który mi pomaga mocno. Ja nie mam takiej opcji, ja mam cewa, tylko prism z tego mika, nic mi nie da. Ewentualnie jakieś cooldowny może mi zredukować. Jedyna opcja. Więc nie mam takiej utility heroi, która wydaje tu super damage na tym buildzie. Dobra, skończyli nasi współpracownicy. No i myślę, że dobry build, naprawdę duży damage się robi. Tylko, że z ratu mówię, na początku jest niezły, ale pod koniec jest bardzo dobry. Jak już się rozkręci ta postać w danej rozgrywce. I przeważnie robi się większy damage, jeden z większych, jak się ma na tej mapie, widzicie, na tej mapie nie do końca, bo ta mapa wymagała różnych tutaj takich taktycznych zagrań, więc polecam jak najbardziej tą postać, lepsza niż Lidian, to mogę stwierdzić z całą pewnością. Zobaczmy jeszcze statystyki. No, jakiś tam damage zrobiłem, aczkolwiek mogło być lepiej. Dzięki za uwagę, do zobaczyska w kolejnych odsłonach Heroes of the Storm.